Bory Tucholskie to perła wśród obszarów leśnych w Polsce. Kraina pięknych, niepowtarzalnych lasów, jezior, rzek i rezerwatów przyrody, w których występuje duże bogactwo flory i fauny. Mozaika kulturowo-etniczna dodaje temu obszarowi swoistego posmaku, niespotykanego gdzie indziej w Polsce. Atrakcyjne pod względem turystycznym tereny oraz bogate tradycje historyczne to niewątpliwie atuty Borów Tucholskich. Tuchola, 15-tysięczne miasteczko, którego korzenie sięgają XIII wieku. Dziś Tuchola postrzegana jest jako miasto ciekawych dokonań, które mają miejsce w tak zwanych małych ojczyznach. Powstało tu wiele inicjatyw społecznych, a działo się to za przyczyną niezwykłych indywidualności. Do dokonań promujących Tuchole na cały kraj należy utworzenie w tym mieście wyższej uczelni. Idea powołania uczelni zrealizowana została przez Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Promocja Borów Tucholskich, w skład którego wchodzą samorządy powiatu tucholskiego. Pomysłodawcą utworzenia Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi jest dr Krzysztof Kannenberg, naukowiec, który doskonale zna potrzeby edukacyjne w tym regionie Polski. Naszym celem jest kształcenie studentów tak, by mogli z powodzeniem konkurować z absolwentami uznanych ośrodków akademickich. Nauka w naszej uczelni to nie tylko zdobycie intratnego wykształcenia i zawodu. To również, a może przede wszystkim, uzyskanie dużego zakresu poszukiwanych na rynku pracy kompetencji w takich dyscyplinach jak architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, leśnictwo czy gospodarka przestrzenna. Takie umiejętności dają satysfakcję i zadowolenie, ale co najważniejsze, duże możliwości pozyskania zatrudnienia. W zdobywaniu wiedzy studentom pomagają wysokiej klasy naukowcy, którzy oprócz akademickiej praktyki posiadają szerokie kontakty zawodowe i naukowe. Dzięki tej kadrze studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem otrzymują najnowocześniejszą wiedzę z zakresu prowadzonych kierunków kształcenia. Tym, którzy stawiają sobie pytania: co dalej? Jeśli studiować, to gdzie? Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi proponuje niestandardową ofertę prestiżowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na trzech kierunkach: architektura krajobrazu, inżynieria środowiska, leśnictwo. Architektura krajobrazu to dziedzina zajmująca się kształtowaniem i ochroną środowiska w pełnym zakresie ładu przestrzennego. W gestii tej dziedziny jest oddziaływanie na estetyczny, a zarazem nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny dla człowieka ład przestrzenny. Wyjątkowo ciekawe studia kończące się uzyskaniem dyplomu inżyniera architekta krajobrazu trwają 7 semestrów. Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę techniczną i przyrodniczą, dającą kompetencje w zakresie prac koncepcyjnych i projektowych. Współpracując z urbanistami, świadomie i w dojrzały sposób uczestniczą w kształtowaniu naszego otoczenia. Inżynieria środowiska to dziedzina zajmująca się opracowaniem i wdrażaniem najnowszych osiągnięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, związanych z ochroną i przekształcaniem środowiska w przestrzeni wiejskiej, jak i w przestrzeni zurbanizowanej. Studia na tym kierunku trwają 7 semestrów. Absolwenci przygotowani są do realizacji prac projektowych, wykonawczych i eksploatacyjnych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji. Leśnictwo to dziedzina obejmująca m.in. zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową. Studia na kierunku leśnictwo trwają 8 semestrów. Dają wiedzę potrzebną do zarządzania i ochrony środowisk leśnych oraz zrozumienia zjawisk przyrodniczych zachodzących w tym środowisku. Absolwenci tego kierunku przygotowani są do pracy w leśnictwie, a także w administracji i gałęziach gospodarki leśnej. Jak widać, uczelnia daje możliwość uzyskania tytułu inżyniera w kilku bardzo atrakcyjnych zawodach. W czasie studiów studenci kształtują również umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji i kierowania zespołami ludzkimi. Realizując misję przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, studenci oraz kadra wykonują projekty zlecone przez instytucje i jednostki samorządów terytorialnych. Studenci korzystają z dobrze wyposażonych pracowni,
chemicznych, biologicznych, technicznych, komputerowych oraz biblioteki. Poza dydaktyką w uczelni prowadzona jest działalność naukowa. Rezultatem tej działalności są liczne publikacje i konferencje naukowe. Bardzo dobra współpraca władz uczelni z jednostkami samorządu terytorialnego, lasami państwowymi i renomowanymi firmami zaowocowała organizacją praktyk studenckich na terenie nadleśnictw i w firmach partnerskich. Wspólnie organizowane są również inne przedsięwzięcia, na przykład Ogólnopolskie Mistrzostwa Drwali czy Festiwal Przyrody. Studenci uczestniczą w pracach samorządu studenckiego i mają wpływ na podejmowane w uczelni decyzje. Korzystają z funduszu stypendialnego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Okres studiów w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem to życie studenckie dające satysfakcję z realizacji swoich celów i zamierzeń. Poza zdobywaniem wiedzy studenci działają w kilku kołach naukowych i akademickim klubie sportowym. Organizują również okazjonalne imprezy kulturalno-rozrywkowe, integrujące środowisko studenckie z kadrą i miejscową ludnością. Dzięki temu jest okazja do wspólnej zabawy. Jesteśmy uczelnią przyjazną. Oferta kształcenia dostosowana jest do standardów europejskich i zmieniających się form zdobywania wiedzy. Środowisko akademickie uczelni zapewnia szacunek, dba o dobro studenta i jego podmiotowe traktowanie. Tak więc kadra i studenci stworzyli budzący zaufanie wizerunek uczelni. Wzorując się na uznanych uniwersytetach, władze uczelni przyjęły jako kryteria studiowania determinację w zdobywaniu wiedzy. Studiującym stawiane są wysokie wymagania, dlatego studia kontynuują tylko najlepsi. Właśnie to buduje prestiż naszej uczelni. Zapraszamy do podjęcia studiów realizowanych na bazie autorskich programów kształcenia, gwarantujących najnowocześniejszą wiedzę i poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Jedyna taka uczelnia. Studiuj u nas.